Wielki sukces pana Artura. Wysoki mężczyzna, jakbyście chcieli kupić u niego mieszkanie, prowadzić biuro nieruchomości, bez nieruchomości, możecie tam nabyć mieszkanie. Panie Piotrze, panie z drugi, za chwilę zapraszam pana na podium. Piotr Pawłowski. To był żart oczywiście. Tak. Nie zmieniaj aż ten facet. Aha, rozumiem. O, on dobrze mówi. Waszony. Na stację się na... Jedziecie wypić piwko na stacji? To się nagrywa. On by zszedł. Sławek by zszedł. To w sumie mogłem jechać wolniej. Mogłeś. Ja bym do końca... Od 1889 roku ważą piwo Miłosław. Przez całe lata takim produktem numer jeden było piwo czarne. Ale dwa lata temu na targach piwnych w Poznaniu produkt z Miłosławia, piwo bezalkoholowe, zostało uznane za najlepsze w Polsce. I teraz to piwo jest w pakiecie dostarczane zawodnikom startującym w maratonach MTB w cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric. Ja tą imprezę drugi rok rzędu z mikrofonem w ręku prowadzę. Cztery maratony za nami, siedem przed nami. Miłosław, krótko mówiąc, znany, rozpoznawalny i sympatycznie wchłaniany po dojeździe do mety bezalkoholowy przez zawodników MTB. Pan nagrywa, bo pan jest z guberni Brzesińskiej, a Miłosław to jest... Ile to jest kilometrów? 19. 19 kilometrów od Brzesi. A prezes tego browaru, Krzysztof Panek, syn rektora, byłego rektora Akademii Ekonomicznej, w roku 1998 razem ze mną, łokieć w łokieć, jechał maraton MTB we Włoszech nad jeziorem Garda. Krzysztof Panek. On teraz chodzi po górach i tak dalej, ale to jest, będąc studentem Akademii Ekonomicznej, jechał maraton MTB razem ze mną. 98 rok, to jest ile? 23 lata temu. Pozdrowimy. Zapytałbym, w jakim czasie przejechał, ale boję się, że pan odpowie. Nie. Tam to jechaliśmy wówczas. To były takie maratony, że przejechać.